wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz rzeczywiście był na organizowanym przez nas balu i przy tym dobrze się bawił. Tak dobrze, że chciał pokazać innym, jak w Świdnicy można się bawić. Przez swój wpis na Twitterze musiał się później tłumaczyć w wielu ogólnopolskich mediach. Politykom opozycji bardzo nie spodobał się ten wpis. Uznali go za przejaw ignorowania sytuacji na Ukrainie. Ich zdaniem Jacek Protasiewicz zamiast w Świdnicy powinien być na Majdanie. Tymczasem właśnie dlatego europoseł spóźnił się na nasz bal, bo do ostatniej chwili prowadził rozmowy z najważniejszymi dla sprawy Ukrainy ludźmi. I mamy na to dowód. Właśnie wracam z dobrej 15-minutowej rozmowy telefonicznej z moimi partnerami po stronie ukraińskiej opozycji. Oni właśnie zakończyli wiec na Majdanie, gdzie ogłosili swoją decyzję, że z tej propozycji nie skorzystają w tym momencie, że owszem, są gotowi do dalszych rozmów, ale czekają na a. uwolnienie tych, którzy zostali zaaresztowani, b. na jakieś rozliczenie tych, którzy są winni śmierci i c. na wtorkową sesję parlamentu, czy zmiany w prawie, jakie oczekują, zostaną zaproponowane przynajmniej, a być może nawet już przegłosowane. A zmiany w prawie oznaczają na szybko wycofanie się z tych takich quasi stanowojennych przepisów, zapisów przyjętych ledwie tydzień temu oraz no, rozpoczęcie rozmów o zmianie konstytucji zmniejszającej władzę prezydenta i jakby podnoszącej rangę rządu. Jacek Protasiewicz na naszym balu bawił się wyśmienicie. Prowadził też w jego czasie rozmowy w sprawie Ukrainy. I wręczał także nagrody przyznawane przez telewizję Teletop Sudety zasłużonym dla naszego regionu. Udowodnił, że politykiem się nie bywa od 8 do 16, ale jest się nim całą dobę. A sprawny polityk potrafi pogodzić wszystkie obowiązki w różnych okolicznościach.